Dzięki temu filmowi szkoleniowemu możesz łatwo zarejestrować się na Rudex, kupić monety pryzem na tej giełdzie i wypłacić je do swojego osobistego portfela, który utworzyłeś za pomocą tego filmu. Możesz pobrać ten film na swój kanał bez monetyzacji. Poniżej tego filmu kliknij link, aby zarejestrować się. Na giełdzie RUDEX HTTPS ukośnik, ukośnik, .rudex ukośnik znak zapytania. R Znak Równości guru 777 Wejdź na stronę internetową Zdecentralizowanej Giełdy. Giełda nie prosi o podanie danych paszportowych, numeru telefonu ani adresu e-mail w celu zarejestrowania konta. Ponieważ ta giełda nowej generacji została zaprojektowana na własnym blockchainie. 100% anonimowości danych osobowych. 100% anonimowości środków osobistych na giełdzie. 100% anonimowości transakcji. Istnieją limity tylko dla minimalnych wpłat i wypłat. Na maksymalne limity wpłat i wypłat nie. Giełda jest notowana na CoinMarketCap i CryptoWisser. Kliknij na słowo. Rozpocznij handel. Wymyśl pseudonim dla swojego konta i wklej go w to pole. Pseudonim ten znajdzie się na końcu linku polecającego. Giełda przekazała Ci klucz prywatny. Klucz ten jest wyświetlany tylko raz podczas rejestracji. Kliknij tę ikonę. Aby skopiować wydane hasło do schowka, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i utwórz dokument tekstowy. Nadaj dokumentowi nazwę. Na przykład Rudex Exchange. Wstaw skopiowane hasło i pseudonim swojego konta na giełdzie. Należy zwrócić uwagę na trzy kwestie. Pierwsze, powiel dane w dokumencie. Drugie, zrób zdjęcie, zrzut ekranu i wydrukuj je. Trzecie, zapisz dokument i przenieś go na dysk Flash. Poważnie podchodź do przechowywania klucza dostępu. Jeśli go zgubisz, nigdy nie będziesz w stanie wypłacić swoich środków z giełdy. Teraz skopiuj to hasło z dokumentu tekstowego i wklej je w to pole, aby potwierdzić podane hasło. Hasło będzie przechowywane na serwerze Rudex w zaszyfrowanej formie. Teraz zaznacz pola. Pierwsze rozumiem, że utracę dostęp do moich środków, jeśli utracę hasło. Dwa. Rozumiem, że nikt nie odzyska mojego hasła, jeśli je zgubię lub zapomnę. Trzecie. Zapisałem i bezpiecznie przechowuję moje hasło. Kliknij przycisk, aby utworzyć konto. Gratulujemy zarejestrowania się na giełdzie. W górnym panelu kliknij na giełdę. Zostaniesz przeniesiony do terminalu handlowego. W prawym górnym rogu znajduje się twój pseudonim. Następnie wybierz swój kraj. Obok trzech pasków znajduje się menu. Poniżej Trollboxa znajduje się czat do komunikacji. Na samym dole znajduje się pomoc techniczna. Kliknij pole wyboru tutaj i usuń czat. Teraz wybierz parę walutową USDT pryzem. Kliknij te trzy paski. Wybierz wpłatę lub wypłatę. Klikasz na przycisk. Jestem z nim zaznajomiony. Następnie kliknij przycisk. Wpłata. Na giełdzie Rudex można kupić kryptowalutę za pomocą kart Visa, Mastercard, SEPA. Jeśli masz konta walutowe na swoich kartach. Tutaj umieszczasz haczyk i kliknij kup kryptowalutę z karty. Wybierasz kryptowalutę, którą chcesz zdeponować w bitcoinie lub ethereum. W przypadku bitcoinów otrzymasz ten adres. Będziesz musiał dokonać przelewu na ten adres. Jeśli wybierzesz doładowanie w ethereum, adres będzie wyglądał następująco. Następnie bitcoin lub ethereum przesyłamy do USDT, ponieważ kryptowaluta pryzem jest sprzedawana w parze pryzem USDT. Wybór doładowania w Ethereum. Rozwiń poniżej. Minimalna kwota doładowania i 1 setna Ethereum. Napis: 2 Ethereum. Odpowiada to kwocie 3911,57 dolara amerykańskiego. Wpłata z karty SEPA wynosi 354782 euro, a z kart bankowych wynosi 364348 euro. Schodzimy poniżej. Naciskamy przycisk kupna. Musimy zrozumieć, że jest to przybliżona kwota. Dokładna kwota zostanie wyświetlona po zakończeniu transakcji. Aby dokonać wpłaty na giełdę w innej kryptowalucie, klikamy Bramka. Zaznaczyliśmy to pole. Zgodziłem się na. Wybierz USDT. Przeczytaj instrukcję. Prześlij swój depozyt Tron lub TRC 20 na poniższy adres. Minimalna kwota to 10 USDT. Jeśli wyślesz mniej, Monety nie zostaną dostarczone. Adres jest następujący. Będziesz mieć inny adres. Kliknij ten przycisk i skopiuj adres. Adres został skopiowany. W dowolnej przeglądarce wpisujemy BestChange. Widzimy taką ikonę. Jest to monitorowanie certyfikowanych wymienników. Klikamy na nią. Ty dajesz. Wybierz dowolny bank lub system płatności elektronicznych. Na przykład PayPal USD Wymiana na teder TRC20 USDT lub Advanced Cash USD do wymiany na teder TRC20 USDT Każdy może wybrać dowolny kantor, który jest najwygodniejszy do wymiany w danym kraju. Najważniejsze Tutaj wybieramy wymiennik bez negatywnych opinii. I zwracamy uwagę na rezerwę na wymianę. Na górze jest najlepszy kurs wymiany. Kliknij wybrany wymiennik. Przed dokonaniem transakcji porozmawiaj z operatorem wybranego kantoru. Wyjaśnij z nim wszystkie szczegóły wymiany. Tutaj wklejasz adres portfela TRC 20 skopiowany z giełdy Rudex. Powtarzam. Będziesz miał zupełnie inny adres. Możesz wybrać inną giełdę. Interfejs wszystkich wymienników jest inny, ale cel jest ten sam. Wprowadź kwotę do wymiany 80 tysięcy rubli. Wprowadź numer swojej karty. Otrzymasz 10.05.72 TRC20. Wprowadź adres skopiowany z wymiennika. Wprowadź adres tego e-maila, ponieważ przyjdzie wiadomość e-mail, z którego będziesz musiał potwierdzić transakcję wymiany. Zaznacz pola. Kliknij przycisk. Wymiana. Oczekiwanie na uzupełnienie USDT na giełdzie. Wejdź do terminala handlowego na giełdzie Rudex. Wybierz parę handlową Pryzem USDT. Dzisiaj giełda chce sprzedać monety po tej cenie. Kliknij na proponowaną cenę. Została ona wyświetlona w kubku do kupienia. Wkładamy 5000 dolarów, aby kupić. Otrzymujemy 2 67 810 monę Pryzem. Prowizja wynosi 2067,81 monet Pryzem. Naciskamy przycisk kupna. Kupiłeś więc monety. Teraz konieczne jest wypłacenie ich do osobistego portfela pryzem. Są ku temu dwa bardzo dobre powody. Po pierwsze, wszelkie kryptowaluty zakupione na jakiejkolwiek giełdzie nie należą do Ciebie osobiście, dopóki znajdują się na giełdach. Właścicielami mone są właściciele giełd. Innymi słowy, powierzyłeś swoje monety giełdom. Masz hasło do swojego konta na giełdzie, ale nie masz hasła do portfela przechowującego Twoje monety. Oznacza to, że nigdy nie będziesz w stanie wypłacić swoich monet. Jeśli wymiennik rozłączy się lub zablokuje możliwość załogowania się na konto. Drugi powód. Po wypłaceniu monet z giełdy do osobistego portfela automatycznie rozpoczyna się para mining, Generowanie nowych monet pryzem. Oznacza to, że zarabiasz na monetach, a nie na giełdach. Na giełdach dostępna jest usługa zwiększania liczby monet. Usługa ta nazywa się staking. Jest ona niebezpieczna ponieważ jest to zarządzanie zaufaniem Twoich aktywów kryptograficznych przez kogoś innego. Pryzem ma tę samą usługę na osobistym portfelu. Nazywa się ona Hout Period. Hołd jest automatycznie aktywowany po pierwszym bloku przechwyconym przez portfel w łańcuchu bloków. Najkorzystniejsze saldo do przechowywania to 109 999 mone. Naciśnij wpłata, wypłata. Ponownie zaznacz pole, aby powiedzieć tak. Następnie pojawi się kontynuacja strony. Wybierz tutaj. Moneta kryptograficzna pryzem. Kliknij tutaj. Wnioski. Instrukcje dotyczące wypłaty. Kliknij przycisk poniżej, aby otworzyć wypłatę pryzem. Kliknij na Wypłata. Pojawia się formularz do wypełnienia. Wprowadzamy ten formularz. Dzisiaj. Opłata bramkowa za wypłatę 400 monet pryzem. Wpisz tutaj liczbę monet. Dzisiaj. Minimalne saldo do wypłaty 1000 monet pryzem. Tutaj wprowadzasz adres portfela, na który będziesz wypłacać monety. Adres wygląda następująco. Jeśli portfel, do którego wypłacasz monety, ma co najmniej jedną transakcję, klucz publiczny jest zapisywany automatycznie. Jeśli dopiero utworzyłeś portfel i nie ma w nim jeszcze żadnej transakcji, klucz publiczny musisz wpisać samodzielnie. Pamiętaj! Żaden wymiennik nie poprosi o klucz prywatny z osobistego portfela pryzem. Kiedy wypłacasz środki do swojego prywatnego portfela, nie zapisujesz go. Jeśli wypłacasz monety do innych kantorów, gdzie kantor daje ci frazę memo, jest ona wstawiana w to pole. Sprawdź wszystkie wypełnione dane i naciśnij i wyślij. Limity wpłat i wypłat na wszystkich giełdach często się zmieniają. Dlatego należy to bardzo uważnie śledzić. Wejście do GitHub. Zejdź na sam dół. Kliknij link, aby przejść do przeglądarki blockchain. Ta przeglądarka pokazuje transakcje wygenerowanych bloków przez wszystkie osobiste portfele wszystkich użytkowników. Wybierz dowolny portfel. Na przykład ten. Skopiuj jego adres i wklej go podczas logowania do portfela online. Załóżmy, że to Ty doładowałeś ten portfel. Na saldzie osobistym masz 10,56,54 monę. W portfelu osobistym znajdują się już 77,423 monety. Zobaczmy, ile czasu ten portfel wydobył 77,423 monety. Aby to zrobić, kliknij przycisk szczegóły portfela. Widzimy, że portfel był wstrzymany przez 427 dni. W tym czasie portfel wygenerował 77 423 monę dzięki paraminingowi. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wygenerowano 745 monetarny. Saldo strukturalne tego portfela wynosi 13 030 74 28 monę. Minęły dwa dni. Portfel był wstrzymany przez 429 dni. Dzisiaj portfel przyniósł 760 monet w ciągu 24 godzin, a dziś zarobił już 70 1409 monetarny. Możesz zobaczyć, jak szybko rosną liczby dotyczące paraminingu. Jesteś jedynym właścicielem wszystkich tych monet. Tylko ty będziesz mógł wypłacić te monety ze swojego portfela. Ponieważ tylko ty masz hasło do tego portfela. Nikt nie może zablokować ci możliwości wypłaty monet które możesz wypłacić w dowolnym miejscu i czasie. Żadne sankcje nie mogą ci tego uniemożliwić w żadnym kraju. Jeśli spojrzymy na ten wykres, zobaczymy, że im dłużej nie ma transakcji wychodzących z portfela, tym szybciej paramining przyspiesza. I nie musisz umieszczać swoich monet na stosie w zaufaniu, w pulach giełdowych, aby to zrobić. Możesz przyspieszyć wydobywanie monet w swoim osobistym portfelu, pobierając Prism Core, węzeł, na swój komputer. Jak pobrać Prism Core? Jak przyspieszyć pobieranie historii na NOUD? Jak zainstalować Java 8 u 221? Jak wyłączyć aktualizację Java? Jak pobrać MOD dla NoUDE, aby wyświetlić wszystkie funkcje wszystkich portfeli Forge? Powiem Ci w następnym filmie. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić ważnych wiadomości o blockchainie Pryzem.